jak śpiewam, czuję radość, miłość i... Gdy śpiewam, to czuję, że nie jestem w stanie zaśpiewać wysokich dźwięków i zaciskam gardło, że mam brzydką barwę głosu, małą skalę i że zaraz się zapowietrzę. Czuję kreatywność i szczęście. Gdy śpiewam publicznie, czuję duże skrępowanie, ponieważ zdaję sobie sprawę ze swoich niedoskonałości. Gdy śpiewam, czuję się wolna, czuję spokój i czuję, że jestem sama. Co czuję, gdy śpiewam? Myślę, że przede wszystkim oderwanie się od rzeczywistości i przeniesienie się do całkiem innej przestrzeni i czasu. Była taka sytuacja, była spowodowana krytyką przez bardzo bliską mi osobę, która twierdziła, że nie śpiewam czysto. Jak śpiewałam, miałam wrażenie, że moja twarz cała się wykrzywia z emocji. Przez to, że śpiewałam ulubioną piosenkę, moje oczy były duże, a lubię to u siebie. Jak śpiewam, to czuję, że całą twarz mam spiętą i pomarszczoną. Jak śpiewam, otwieram buzię i czuję się super. Czuję się spięta, kiedy wiem, że bardzo dużo bliskich mi osób patrzy na mnie, kiedy śpiewam. Śpiewam wszędzie, pod prysznicem, w szkole, na akademii, by pokazać to później innym. Zdecydowanie wolę zaśpiewać przed rodziną i to wtedy jest tak jakby na niby wszystko. Nie muszę się mierzyć z tym, że ktoś może mnie ocenić. Jak już śpiewam, to raczej są to miejsca, gdzie wiem, że słuchacze będą to traktować z przymrużeniem oka, na przykład jakieś karaoke, wesela, zabawy, coś, co nie będzie oceniane. Jak już ćwiczę piosenkę, chcę ją pokazać siostrze, rodzinie, znajomym, koleżankom z przedszkola i sąsiadom. Jak śpiewam sobie w domu, tak po prostu, dla siebie, czuję się lepiej, bo jest mi tak jakoś swobodniej, nie czuję się przez nikogo oceniana, nie wstydzę się. Gdy śpiewam, nie czuję, nie myślę, że ktoś mnie skrytykuje, tylko myślę o tym, co będzie w następnej zwrotce. Jak śpiewam na przykład na karaoke, to nie tyle skupiam się na tekście, co próbuję przekuć wszystko w żart, żeby było ciężko ocenić to, co zrobiłem. Żeby to bardziej były jakieś wygłupy. Stresuję się, bo myślę, że ktoś nie powie o moim występie miło i będzie dla mnie niemiły i powie mi coś bardzo brzydkiego. Gdy występuję publicznie, mój głos zaczyna mi drżeć, brakuje mi oddechu, robi mi się gorąco, nie wiem co zrobić z rękami, mój wzrok jest rozbiegany. Zdarzały się takie sytuacje, że miałam wrażenie, że nie jestem zbyt dobrze przygotowana i to sprawiało, że się stresowałam. Kiedyś bardzo stresowałam się pokazywaniem moich uczuć, bardzo też rzadko wczuwałam się w piosenkę i analizowałam jej tekst.